Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku elektroprzewodnika. Dzisiaj zajmiemy się regulowanym stabilizatorem napięcia, czyli LM317. Zapraszam. Do tej pory mówiliśmy o stabilizatorach, które stabilizowały napięcie na konkretną wartość. Mówiliśmy o stabilizatorach 7815 na przykład, który by stabilizował napięcie do 15V, czy 7805, który by stabilizował napięcie do 5V. Tym razem do czynienia mamy ze stabilizatorem o takim oznaczeniu. Nic nam ta nazwa nie mówi, nie mówi nam żadnego napięcia. Nie ma tutaj żadnej zaszyfrowanej wiadomości, jest to po prostu taki kod oznaczający ten konkretny model stabilizatora. Jak widzicie, również obudowa jest taka sama jak w przypadku naszych stabilizatorów na konkretne wartości, czyli jest to obudowa T0220 i ta odmiana tego stabilizatora może jeszcze występować z literką T na końcu. Jest to praktycznie ten sam stabilizator, ale może też być na końcu literka L i wtedy stabilizator będzie w takiej mniejszej obudowie, do której jeszcze wrócimy. I tak jak można się spodziewać, jeżeli ten stabilizator jest regulowany, to za pomocą jakiejś konfiguracji, w jakiś sposób, jak się domyślacie, można ustawić tu napięcie na wyjściu, jakie chcemy mieć, także możemy, mamy jakiś wpływ na to, co mamy na wyjściu, możemy ustawić napięcie 3V, możemy ustawić napięcie 5V, cokolwiek ustawimy, takie napięcie będziemy mieć, czyli nie potrzebujemy różnych stabilizatorów, nie potrzebujemy całej serii różnych stabilizatorów, możemy za pomocą takiego jednego stabilizatora uzyskać napięcie, jakie pożądamy. I czym on się różni praktycznie od zwykłego stabilizatora? No, na pierwszy rzut oka wyglądem jest taki sam, ale nóżki są zupełnie inne. To znaczy, warto tutaj zapamiętać, narysuję taki rysunek poglądowy i te piny są zupełnie inaczej. Pamiętacie, jak w poprzednich stabilizatorach tych z serii 78XX pierwsza nóżka to było napięcie wejściowe, druga nóżka to była masa, a trzecia nóżka to było napięcie wyjściowe. Tutaj jest zupełnie inaczej. Na samym początku, tam gdzie było napięcie wyjściowe, teraz jest wejściowe, także można się łatwo pomylić, trzeba to sobie zawsze sprawdzić. Na drugiej nóżce i od lewej, i od prawej drugiej nóżce, czyli tej środkowej, jest napięcie wyjściowe, natomiast ta lewa skrajna nóżka jest to specjalny pin adjust, czyli taki dostosowujący, ustawiający, jakie napięcie chcemy mieć na tym stabilizatorze. Co warto jeszcze powiedzieć, to stabilizator akurat w tej obudowie, maksymalny prąd, jaki może przez ten stabilizator płynąć, czyli maksymalny prąd, jakim możemy zasilić dane urządzenie, maksymalny pobór tego prądu, jaki może mieć urządzenie, to jest 1,5 A, więc troszkę więcej niż w przypadku stabilizatorów na stałe wartości, lecz pamiętajcie, zawsze jeżeli zasilacie coś powyżej już 500 mA, to wypadałoby założyć jakiś radiator na ten układ scalony, ponieważ on nie ma zabezpieczenia termicznego, tak jak w przypadku stabilizatorów z serii 78XX. I tutaj trzeba po prostu uważać, bo on też się trochę bardziej grzeje, o tym trochę później. I może już przejdźmy do takiego schematu poglądowego, jak cokolwiek tym stabilizatorem wystabilizować. Zrobimy sobie taki rysunek poglądowy. Z lewej strony będzie napięcie wejściowe, z prawej wyjściowej, a po środku zrobimy ten pin adjust ustawiający. I zobaczcie, na wejściu podpinamy wejście plusik, na wyjściu mamy wyjście plusik. Co ciekawe, cały minus jest wspólny i nie łączy się bezpośrednio w jakikolwiek sposób z tym układem. Tylko tutaj występuje coś takiego, co mogłoby sugerować, że jest to pewnego rodzaju dzielnik napięcia, ale to dzielnik napięcia
Nie jest, występuje taka konkretna kombinacja rezystorów i ten rezystor na dole zazwyczaj jest rezystorem regulowanym. Ten oznaczymy R1, ten R2. Tak więc zazwyczaj, jeżeli montuje się taki układ, ten pierwszy rezystor po prostu jest to fizyczny rezystor podpięty, a drugi to jest zazwyczaj potencjometr, tak aby na przykład można było sterować napięciem w jakimś zakresie. Kiedyś te układy były wykorzystywane do regulacji obrotów w wentylatorach komputerowych. Tacy pierwsi moderzy, którzy wprowadzali jakieś unowocześnienia w swoich komputerach, robili właśnie na tych układach przy pomocy właśnie potencjometru sterowanie prędkością obrotową tego wentylatora. No tutaj to wygląda bardzo podobnie do dzielnika napięcia, jak już mówiłem, ale niestety tak nie jest. To jest tylko konfiguracja dla tego układu. Nie sugerujcie się tym, że to tak wygląda. Jeżeli zrobilibyście dzielnik taki napięcia na rezystorach, to pamiętajcie, jeżeli na konkretne nóżki przyłożymy jakieś obciążenie, to wtedy będziemy mieć rezystancję zastępczą i cały układ przestanie nam działać, ponieważ dokładając obciążenie, wszystko się diametralnie zmienia. Także nie da się zrobić stabilizatora na dwóch rezystorach. To takie małe sprostowanie. I wracając jeszcze do tej mniejszej obudowy, jeżeli kupilibyście stabilizator w tej mniejszej obudowie, to on ma wydajność prądową tylko do 100 mA. Zazwyczaj te mniejsze obudowy mają mniejsze te wydajności prądowe. No dobra. I teraz jak to wszystko skonfigurować, jak te rezystory dobrać, aby to działało poprawnie, abyśmy mieli jakiś możliwość regulacji tego napięcia. No, na początek załóżmy sobie taki scenariusz, że na wejściu będziemy mieć to napięcie 12 V, czyli tak jak zawsze ci moderzy robili te regulacje obrotów tych wentylatorów, także 12 V, takie napięcie z zasilacza komputerowego albo dowolne inne źródło napięcia o takim poziomie właśnie. I na wyjściu, to co byśmy chcieli mieć na wyjściu, to chcielibyśmy mieć regulację, pełną regulację właściwie od 0 do 12, tak? 0 do 12 V. Chcielibyśmy mieć możliwość tutaj w tym potencjometrem regulować to napięcie, ale niestety jest coś takiego jak spadek napięcia na tym elemencie. Tak samo w przypadku stabilizatorów tych na stałe napięcia 7,8XX był spadek napięcia, pamiętacie, dropout voltage. Tak samo tutaj jest coś takiego jak napięcie pracy w notach katalogowych. Często jest to podawane napięcie adjust i ono wynosi w większości przypadków 1,25 V, także trochę mniej niż to napięcie dropout voltage, które wynosiło 2 V. Także ten stabilizator ma to napięcie mniejsze, co jest oczywiście na plus. No dobra, a więc jak dobrać te rezystory? No, zanim je dobierzemy, to zwróćmy uwagę, że tutaj nie będziemy mieć tych 12 V, ponieważ musimy odjąć to napięcie, musimy odjąć ten spadek napięcia, więc to absolutnie nie będzie działać do 12 V. To będzie działać zatem od 0 do 10,75 V. Maksymalnie takie napięcie tutaj uzyskamy przez ten właśnie spadek napięcia. I jest jeden wzór, który trzeba zapamiętać, trzeba się go nauczyć. To jest wzór, który właśnie pomoże nam obliczyć te rezystory. Pamiętajcie, że zawsze łatwiej byłoby to wklepać do jakiegoś kalkulatora. Jest pełno kalkulatorów na internecie, które liczą to z automatu, ale trochę pogłówkować można i też samemu to obliczyć. Jak widzicie, ten wzór nie jest trudny. Także stosunek tych rezystorów R2 do R1 równa się napięcie wyjścia do to napięcie adjust minus 1. Także nie jest to trudne i jakbyśmy chcieli sobie tutaj zamiast tego R2 wstawić potencjometr przykładowo
Ja użyję taki potencjometr 50-kiloohmowy, ale on jest podwójny, dlatego jak go podwójnie montuję, ten potencjometr będzie miał zakres, tak, przy pełnym obrocie będzie miał zakres od 0 do 2,5 kiloohma. Więc przekształćmy sobie ten wzór. Ja już to zrobiłem wcześniej. U wyjściowe R2 przez R1 plus 1 razy U adjust. Ok, tak wygląda przekształcony wzór, gdzie na wyjściu mamy to napięcie wyjściowe. Widzicie, że tutaj to U adjust możemy już podstawić 1,25 V i dalej przekształcając ten wzór możemy sobie wyciągnąć wzór na R1, które też już obliczyłem wcześniej. To nie są jakieś trudne przekształcenia, żeby te wzory sobie poupraszczać może tak do takich postaci, jakie potrzebujemy. Więc tak wygląda wzór na R1. No i teraz, jeżeli wiemy, że ten potencjometr R2 może właśnie zmieniać się od 0 do 2,5 kOhma, przeprowadźmy taką analizę. Także jeżeli chcemy to maksymalne napięcie 1075, to musimy ten rezystor mieć w tej granicy 2,5 kOhma i w ten sposób dobierzemy ten rezystor R1, tak tutaj wzór zapisałem, tak aby po prostu kręcąc tym potencjometrem można uzyskać na pełnym zakresie tego potencjometru uzyskać ten zakres 0 do 1075 V. Także jeżeli podstawię te wartości tutaj 2500 już ohmów zamieniając na odpowiednie jednostki 1075 napięcie wyjściowe i 1,25 napięcie adjust, to jest tak zwane napięcie pracy, może tak ładniej się to nazywa. I jeżeli to podliczę, to wychodzi powiedzmy około 2,9 kOhma. Oczywiście to już wcześniej obliczyłem. I taki rezystor R1 należy użyć, aby tutaj mieć pełny zakres, tak, na tym potencjometrze. Co należy jeszcze pamiętać, o czym należy powiedzieć, to zauważcie, że w tym wzorze tutaj na napięcie wyjściowe nigdzie nie mamy napięcia wejściowego, tak? A więc czy musieliśmy zakładać tutaj 12 V? Czemu tak jest, że nie ma tego napięcia wejściowego? No otóż to jest bardzo proste, gdyż stabilizator, napięcie na wyjściu nie może zależeć od napięcia wejściowego. Jeżeli napięcie na wyjściu by się zmieniało w jakikolwiek sposób przy zmianie tego wejściowego, to nie byłby to po prostu stabilizator, tak? Tutaj, czy będziemy mieć 12 V, czy 15 V, czy 30, taka sama konfiguracja, tak jak ustawimy potencjometr, tak stałe napięcie musi tu być zachowane. Rozumiecie? Tak działa po prostu stabilizator, że to wejściowe, jakkolwiek by ono się nie zmieniało, tutaj musimy mieć pewną stałą wartość. No dobra, myślę, że wystarczy tej teorii. Przejdziemy do montażu. Dzisiaj użyję takiej dużej, szerokiej płytki i sprytnie tutaj od boku już sobie doprowadzę odpowiednio zasilanie. Korzystając z multimetru sprawdzę, czy tutaj mam takie napięcie, jak oczekuję, czyli napięcie 12 V. To zajmie mi dosłownie chwilkę, ale warto to sprawdzić, gdyż ponieważ jakby cokolwiek było inne, to nie byłoby to zgodne z naszymi założeniami. No i proszę, mamy 12 V. Z małą niedokładnością, ale to 12 V jest. A więc teraz możemy to rozmontować i przejść już do montażu, a więc w dowolne piny wpinam ten mój stabilizator i tak jak tutaj widzicie, opisałem te piny wyżej, tak samo mam tutaj. Także w pierwszy pin od prawej wpinam plus zasilania z tej szyny, na którą wyprowadziłem to całe zasilanie. Pin wyjściowy, czyli
pin drugi, przepnę sobie tutaj do tej szyny na dół, tak aby mieć na dole wyjście, a na górze wejście. Bardzo fajnie, można tak te napięcia tu sobie podzielić. I teraz ten rezystor pierwszy, który to obliczyliśmy, 2,9 kOhma, widzicie na schemacie, idzie między tym pinem dostosowującym a pinem wyjściowym, czyli między pinem pierwszym a drugim. Ja tutaj niestety nie miałem rezystora 2,9 kOhma, ale mam rezystor 3,0 kOhma, troszkę większy. Myślę, że nie będzie tutaj zbytnio żadnych problemów z tym rezystorem. No dobra, i teraz między to wyjście tego pinu dostosowującego adjust a masę minus trzeba podłączyć rezystor. W tym przypadku użyję tego potencjometru, a właściwie tylko dwóch nóżek tego potencjometru, jednej skrajnej i jednej środkowej, i wepnę po prostu między te piny. Żeby wszystko działało, należy jeszcze odpowiednio na wejściu dobrać jakiś kondensator, dosyć duży, tak aby po prostu mógł to podtrzymywać. Ja użyłem tutaj 1000 mikrofaradów i jeden mały, około 100 nano, myślę, żeby wystarczył. I na wyjście też sobie podepnę jeden mały kondensator. To nie jest ten duży kondensator, nie jest wymagany, a te małe powinny być. One nawet powinny być zaraz blisko tego układu, ale tu już po prostu nie mam miejsca. Chcę wam tylko pokazać, że te kondensatory muszą być, a jak je już montujecie, to montujcie jak najbliżej tego stabilizatora. Żeby wszystko działało, trzeba jeszcze podłączyć dwa minusy ze sobą, tak? Po prostu ten minus, który robiliśmy tu na układzie, musi być podłączony z tym minusem od zasilania. Musi być wspólna masa. I jeżeli to podłączymy, i widzimy na razie nic nie wybuchło, tak? Podłączymy teraz nasz wentylator tutaj do tej szyny wyjściowej. Jak widzicie i słyszycie, wentylator nam pięknie się kręci. I teraz tym potencjometrem możemy zwalniać obroty i zwiększać obroty. Może to nie za dobrze widać na tym wentylatorze, on się dość szybko kręci, ale jeżeli na przykład podepnę tutaj silnik, to może to będzie lepiej słychać w sumie. Także słuchajcie. Jak widzicie, płynnie się to reguluje, a żeby to jeszcze zobrazować, podepniemy sobie multimetr i sprawdzimy po prostu, jakie mamy napięcie na wyjściu. I wpinam się plusem do plusa i minusem do minusa. To nie ma znaczenia, w którym miejscu w tej szynie się wpinam. Mam nadzieję, że to wiecie. I teraz, jeżeli dojadę do samego końca tym potencjometrem, to mam 10,73 V, 10,37 V, czyli prawie tyle, co zakładaliśmy, ze względu, że zwiększyłem ten rezystor troszeczkę. A jeżeli zjadę tym potencjometrem do dołu, oczywiście silnik dalej pracuje, może tego już nie słychać, on się powoli kręci, a napięcie, jakie mamy, no to ciekawe, czemu mamy takie napięcie 1,24 V? Otóż zobaczmy, patrzcie, napięcie, tutaj wzór napięcia wyjściowego jest taki, że mamy R2 przez R1. W przypadku, kiedy R2 jest 0, ten cały ułamek nam się zeruje i zostaje nam tu 1 razy napięcie pracy, napięcie adjust, czyli 1,25 V. Tyle będziemy mieć zawsze, kiedy ten potencjometr będzie na zerze. Także teraz już widzicie, jak łatwo sprawdzić to napięcie pracy i rzeczywiście ono tyle wychodzi. Napięcie adjust, regulowane napięcie, czyli napięcie pracy. No i widzicie, wszystko bardzo fajnie działa.
tak jak chcieliśmy, jeżeli chcielibyśmy zrobić tą regulację od 0 do pełnych 12V, no to pamiętajcie, że na wejściu musiałoby być więcej o te 1,25V, także nigdy nie uzyskamy tego pełnego napięcia, tylko będzie ono pomniejszone. I to jest bardzo prosty sposób użyć tych kilku wzorów, w zasadzie jeden wzór i kilka przekształceń, i obliczymy ten R1 do tego, jaki potencjometr mamy. Pamiętajcie, że jeżeli mielibyście inny potencjometr, wtedy łatwo wyliczyć to R1. Oczywiście można te rezystory wybrać na sztywno, tak, nie musi to być potencjometr, może to być zwykły rezystor i możecie sobie zrobić jakiś stabilizator na jakieś niestandardowe napięcie, jakie potrzebujecie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, przypadł Wam do gustu i że nie jest ta obsługa tego stabilizatora dla Was trudna. Także jeżeli liczycie na więcej ciekawych filmików, kliknijcie łapkę w górę. To oczywiście jest jak zwykle motywacja dla mnie. Oraz subskrybujcie kanał Elektroprzewodnika, jeżeli go jeszcze nie subskrybujecie. A dla najbardziej dociekliwych zapraszam ich wszystkich na Facebooka, na profil Elektroprzewodnika. Tam ciągle dużo świeżych informacji. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.